Filmik o bananowcach. No, za wiele ich nie mam. 5. Dobra. Ten kupiony w tym roku. Zdjęcia zapewne dam pod filmikiem. Był malutki taki. O, nie wiem kiedy był wsadzony. No, w czerwcu. Ponieważ końcem, połowa maja, no to jeszcze były przymrozki. To jest musa Red Tiger. I widzę, że ma łodziaka. Kolczycha obok. Chociaż nie, to nie... No, kolczycha. Nie palczycha, dziwidło. Rivieri. Co ja mogę powiedzieć? Ziemię mam gliniastą. Utrzymuje długo wilgoć. Sypnęłam, jak widać, trochę obornika. Codziennie podlewam. Ten trochę chudy jest. Może ma za mało słońca. Ślicznie się wybarwia. Dobra. Musa, akulminata, super, dwarf, nie wiem. No nie znam się kurwa na tych nazwach. Mam chyba z Biedronki. Rośnie jak głupi. Znaczy rośnie jak głupi. No, rozrasta się jak głupi. Tego akurat trzymam w domu. W domu, w donicy, w domu na zimę trzymam bananowce w ogrodzie zimowym. Mam 10 stopni, 12, bo tam mam i choje, i nie choje, nie może spaść poniżej 5, chociaż czasami spadało, jak dzieci zapomniały drzwi zamknąć. Podlewam bardzo mało. Tu mam basio. Ten zimował w gruncie. Ładnie rośnie, szybko. Miałby więcej liści, tylko kąpiel w basenie i piłka do grania. Dużo łamie liści. Strasznie mu się liście składają, jak jest gorąco. I widzę, mam szczepki basio. Tu mam jedną. Tu mam zimującą fuksję. Ona zimuje. I pod nią widzę kolejnego basioka. O, widać. Tu idzie. O. Także na drugi rok może będzie więcej. Basio zimował mi w gruncie. Tak ścięłam go o gdzieś tyle. Ale mimo ukrycia strasznie ten trzon taki był zmarznięty. No to go ścięłam. On był dosłownie o tak ścięty. Odtąd, one tu widać chyba o tak. Odtąd odbił po zimie i już jest taki. Później wam pokażę basio, który zimował w doniczce w domu. Jest słaby. Czyli basioki lubią gruntowe przymrozki. Radzi sobie. No tutaj też mam. No, mam ciężką ziemię, jak wam już mówiłam, nie? Tylko no, dobrze okryty, to przezimuje. No, tutaj również jest obornik sypnięty. Tu młode pokolenie, kalokazji. Dobra, idziemy do dwóch kolejnych bananowców. Tu tak, że tu był jeden, tu był drugi i trzeci. Ja nie mam doświadczenia, po prostu na błędach się uczę. Nie przelać bananów zimą, jeżeli chowamy do chłodnego. Nie przelać, jeżeli przelejemy. Tego wam powiem, że już ratowałam, bo nie miał nic korzeni. Był przelany. Ale wiecie co? Wsadziłam go do nowej ziemi. Zraszałam, nie puścił korzenie. Dzielna bestia. Dobra. Idziemy do następnego bananowca. Nie, tam mam dwa. Już wam pokazuję. Ten też bardzo malutki był, ale powiem wam, że szybko rośnie. Abysiński, maureli. Zobaczcie, jakie ma liście. I wiecie co? Wcale nie ma słońca. Bo tutaj mamy wierzbę. Z początku robił mu cień, bo on był malutki, był szpan. Także jest taka zwarta kępa, nie goni. I też dam wam zdjęcie, tak jak tamten był kupiony. No mówię, no w maju, ja wiem, 20 któregoś maja były wsadzane sadzonki. Także ja dopiero nabieram wiedzy na temat bananów. Znaczy, nie oglądam. Ja, każdy ma swoje warunki, każdy pod swoim względem będzie dbał o rośliny, bo ja powiem, że podlewam co 2 tygodnie, a ktoś ma jeszcze zimniej i je przeleje. Nie? Tego. Ten to potwór, kurde. Mnoży się jak torpeda. Latio carpum. Jak to to? Nie umiem wymawiać ich nazw. Polskie bym chciała. Musela latio carpum. To ten, co kwitnie tak ładnie i szybko. U mnie to tylko się szybko mnoży.
Miałam dwie takie donice, jedną pomnożyłam, także sadzonki są, jak ktoś chce. Już takie dwie duże sprzedałam. I też mówię, no sypię na obornika. Ten akurat ma liście poskręcane, bo dzisiaj zapomniałam popodlewać wszystkie banany. Także dopiero nabierze ciałka. Ale mnoży się strasznie, normalnie jest szczur. Także poproszono mnie o filmik o bananach. No nie mam za dużo do pokazania, bo ja dopiero zaczynam. Dobra, idziemy do tego basioka, który zimował w doniczce i powinien być niby większy od tamtego, co zimował w gruncie. Dupa. Słabo rośnie, jest słaby, chudy. Kolega pewnie mówi, by ściąć, a ja nie ścinam. Niech sobie radzi. Za to tutaj ma ładną już taką karpę i widzę, inne basioki idą. O, widzicie tu? No, latem woda, nawóz, woda, nawóz. Zimą te, co chowamy, bo one będą wszystkie kopane do doniczki z powrotem. Będę miała, mówię, no 10 do 15 stopni. Dobra, od razu się przejdę po ogrodzie. Będę miała od 10 do 15 stopni i naprawdę oszczędnie z wodą to będą rosły. Od wiosny, a tak to je przelejemy albo wypędzimy do góry i klapa, nie ma banana, nie? Tchaj. Ta, co była ratowana, bo ją zjadła te robaki, no mówcie, ziemiórki zjadły, został jeden korzonek i uratowałam. Pokażę wam jeszcze, jak podrosły moje kosy. Tylko zerknę, czy mamuśki nie ma. Rivieri. Też widzę, o tutaj ładna szczepa idzie. Tu kolejny. Nie wiem, ciekawe, czy przyzimowały te, co w gruncie zostały. Dobra, popatrzcie na moje kosy. Jakie zarąbiste. Są trzy, a były cztery jajka. Także filmik krótki, bo bananów mam tylko pięć. Przejdziemy się po innych, co nie? Przetacznik. Lista. Czubki ma fajne. Ktoś jak będzie chciał tego bącia, to mam sadzonki, zapraszam. W doniczce stoją, nie chcę mi się już ich podlewać. U nas nie pada już piąty tydzień. Temperatury po 37 stopni były. Tragedia. Oczko zarosło. Pompy dalej w oczku nie ma. No ale kiedyś się doczekamy, nie? Lilijki różowe kwitły. Nie nagrywałam, bo nie miałam czasu. Teraz białe kwitną. Tam obok są różowe i żółte. A to grzebieńczyk. Mnoży się tak samo jak ten bananowiec. Naokoło oczka też pozarastał. Nie mam czasu kiedy. Pracuję, chodzę na grzyby, chodzę na jagody. Nie ma kiedy robić. A jak przyjeżdżam do domu, to co robię? Na ogrodzie podlewam. No, a teraz o, szykuję się. Kamping trzeba wyczyścić. Dzieci wakacje chcą. Nie tam nie za bardzo na te wakacje, ale trzeba, nie? Odpocząć od codzienności. Polecam również, kto ma miód. Polecam Troiść amerykańską. Miododajna strasznie. Chociaż w sprzedaży nie powinno jej być, bo ona nasze rodzinne gatunki niby tam wypiera. Ale pszczółka na pszczółce na niej siedzi. Nie wiem, kto u nas tu ma pszczoły. Poszłabym po miód, bo to mój. Słoneczko wyszło. Chłodno się zrobiło. Teraz lipiec, 3 stopnie w nocy. Tragedia. I weź tu człowieku, śpi pod namiotem. Borówki. Coś tu dojrzewa. O, już widzę. Krecika mam. O, krecik. Ojoj. No dobra.
Także filmik o bananach obiecałam. Mam? No to mam. O, tu następny, ten co był ogołocony, że sadzonki z niego poszły. Trzeba wyplewić, zobaczcie jak pozarastało, ale o, młody dalej puszcza. Tragedia, no kurde, tragedia. Co ja z tymi bananami porobię? Znajdźcie mi jakąś hurtownię. Dobra, do zobaczenia. Do usłyszenia. Na razie, pozdrawiam.